mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Oddanie, wierność, bezinteresowna miłość to wszystko zwierzę jest w stanie dać człowiekowi. Czworonogi, które część życia spędzają w schronisku, te uczucia przekazują ze zdwojoną mocą. Rozmawiamy o wyjątkowej relacji człowieka i zwierzęcia. Wspiera Pani schronisko. Co daje Pani kontakt z tymi zwierzętami? Co zwierzę daje człowiekowi w zamian? No, bezinteresowną miłość. To jest w ogóle z niczym niezwiązane u niego. Tam jest takie ładne hasełko w schronisku, że pies jest jedyną istotą, która kocha człowieka bardziej niż siebie. I to jest clue tego, co daje pies człowiekowi, ale i kot, bo tutaj są koty przecież, więc ludzie też przychodzą. No mówię, w każdym chyba z nas jest taka potrzeba w pewnym momencie życia, żeby mając ten czas dla istot, które no, nie zazdały tego, czego brakuje nam wszystkim, czyli przede wszystkim uczucia. Powiedzmy jeszcze o ważnej rzeczy, wolontariat to nie zawsze jest 8 godzin codziennej pracy, wystarczy chwila. Nie, wystarczy może nie chwila, bo na przykład ze zwierzętami one jednak wymagają, ale jeśli ktoś ma 2 godziny dziennie i zamiast pójść do parku na spacer, przyjedzie tu i pójdzie do lasu, bo schronisko olsztyńskie jest wyjątkowo położone, jest wspaniały las, gdzie można samemu biegać z tymi zwierzętami, chodzić, no korzystać też tak jak lubimy. Wskażemy te elementy pracy ze zwierzętami, które dają satysfakcję? To jest nie tylko satysfakcja, to jest też praca, ale to jest też swego rodzaju terapia. Praca ze zwierzętami uspokaja, pozwala uczyć się siebie. No i zwierzęta są od najmłodszych po najstarsze, także opieka uczy również opieki nad ludźmi. Praca tutaj, czy to wolontariat, czy już praca w pełnym wymiarze, to jest trochę specyficzne zajęcie, misja, nie praca? No zajęcie jest na pewno bardzo specyficzne, gdyż no jest to praca ciężka, codzienna, w różnych warunkach atmosferycznych, jak widzimy dzisiaj, ale jest poczucie, że się robi coś dobrego dla stworzeń, którym trzeba pomóc. Praca, wolontariat w schronisku dla zwierząt ma wymiar profilaktyczny? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli do schroniska przychodzą dzieci, jeśli przychodzą całe rodziny, bo tylko jeżeli dzieci nauczymy i uwrażliwimy i będą wiedziały, że to zwierzę czuje, to jest szansa na to, że nie porzuci taki człowiek, jak już będzie dorosły, tego zwierzaka, ani go nie skrzywdzi. mzpitu.tv